Obliczmy pH dwóch soli. Pierwszą solą, jakiej pH będziemy obliczać, jest wodny roztwór octanu sodu o stężeniu 0,25 mol na decymetr sześcienny. Dodatkowo wiemy również, że stała dysocjacji kwasu octowego wynosi 1,8 razy 10 do minus 5. Octan sodu jest solą, która dobrze dysocjuje w wodzie, dając kation sodu i aniony octanowe. Octan sodu jest to sól pochodząca od mocnej zasady sodowej i słabego kwasu octowego. W roztworze wodnym będzie zachodziła hydroliza tej soli. Jony octanowe, jako jony pochodzące od słabego elektrolitu, będą reagowały z cząsteczkami wody, w wyniku czego powstaną cząsteczki słabo dysocjującego kwasu octowego, a także jony wodorotlenkowe. Początkowe stężenie octanu sodu wynosi 0,25 mol na każdy decymetr sześcienny roztworu. Octan sodu dysocjuje w 100%, więc stężenie powstałych anionów octanowych i kationów sodu zgodnie ze stechiometrią reakcji będzie takie samo jak stężenie początkowe soli. W roztworze mamy 0,25 mola jonów octanowych na każdy decymetr sześcienny roztworu. Zgodnie z jonowym zapisem reakcji hydrolizy widzimy, że na każdy 1 mol jonów octanowych przypada powstanie 1 mola kwasu octowego. Rozważmy ten przypadek dla 1 decymetra sześciennego roztworu. Na samym początku reakcji hydrolizy mamy 0,25 mol jonów octanowych. Co więcej, nie mamy wtedy w roztworze produktów hydrolizy. Jeśli chodzi natomiast o stężenie wody, w roztworze wodnym, to możemy uznać je za stałe. W trakcie reakcji stężenie wody ulega zaniedbywalnie małej zmianie. W trakcie reakcji, jeśli przereaguje nam jakaś część moli anionów octanowych, załóżmy x moli, to tyle samo moli kwasów i anionów wodorotlenkowych powstanie. Wynika to ze stechiometrii reakcji, która wynosi 1 do 1 do 1. Kiedy jony octanowe ubywają, wtedy zaczyna przybywać kwasu octowego i anionów wodorotlenkowych. Stąd zapiszę plus x. W takim razie po reakcji w roztworze pozostanie 0,25 mol minus x molów anionów octanowych, 0 plus x cząsteczek kwasu octowego, a także 0 plus x mol anionów wodorotlenkowych. Chcemy obliczyć pH roztworu. W trakcie reakcji powstają nam jony wodorotlenkowe i to one będą odpowiedzialne za odczyn roztworu. Zacznijmy od obliczenia, ile wynosi x. W trakcie hydrolizy dochodzi do stanu równowagi reakcji. Zapiszmy wyrażenie na stałą równowagi. K, stała równowagi reakcji, to jest iloczyn stężenia równowagowego produktów reakcji, czyli stężenia kwasu octowego razy stężenia anionów wodorotlenkowych, podzielone przez stężenie równowagowe substratów reakcji hydrolizy, czyli stężenia anionów octanowych. Pomijamy tu stężenie wody, bo jest ono stałe w trakcie trwania reakcji hydrolizy. Zwróć uwagę, że ta stała tak naprawdę stała dysocjacji zasady, którą są jony octanowe. Aby rozwiązać to zadanie, musimy wiedzieć, jaka jest stała równowagi dla tej reakcji. W trakcie reakcji hydrolizy powstaje kwas octowy. Aniony octanowe pobierają od cząsteczek wody kation wodoru, w wyniku czego powstaje kwas octowy i aniony wodorotlenkowe. Jony octanowe są sprzężoną zasadą z kwasem octowym. Znamy wartość stałej równowagi reakcji kwasu octowego z wodą, czyli reakcji dysocjacji kwasu octowego. Z iloczynu jonowego wody wiemy, że stała dysocjacji kwasu razy stała dysocjacji sprzężonej z nim zasady równa jest 10 do minus 14. Wartość stałej dysocjacji kwasu wynosi 1,8 razy 10 do minus 5. W takim razie stała dysocjacji kwasu razy stała dysocjacji zasady równa się stała dysocjacji wody, iloczyn jonowy wody. Aby obliczyć stałą dysocjację zasady, wystarczy rozwiązać wyrażenie, że stała dysocjacji zasady to stała dysocjacji wody podzielona przez stała dysocjacji kwasu. Stała dysocjacji zasady wynosi 10 do minus 14 podzielone przez 1,8 razy 10 do minus 5.
Stała dysocjacji zasady wynosi 5,6 razy 10 do minus 10. W tym momencie moglibyśmy przekształcić to wyrażenie tak, aby otrzymać x. Otrzymalibyśmy tutaj równanie kwadratowe. Następnie należałoby obliczyć deltę. Delta dla równania kwadratowego, a następnie wyliczyć wartość x1 i x2. Jedna z tych wartości będzie dodatnia, a druga będzie ujemna. I to ta dodatnia będzie dotyczyć stężenia jonów wodorotlenkowych w badanym przez nas roztworze. Jednak ja sprawdzę, jaki jest iloraz ze stężenia początkowego i stałej dysocjacji. Iloraz ten jest znacząco większy od 400. W takim razie mogę uznać, że mianownik w wyrażeniu na stałą równowagi 0,25 minus x jest w przybliżeniu równy 0,25. I otrzymuję, że stała dysocjacji zasady wynosi x kwadrat podzielone przez 0,25. A w takim razie x równa się pierwiastek kwadratowy w 0,25 razy stała dysocjacji zasady. X równa się 1,2 razy 10 do minus 5. Obliczyliśmy x, a x to nic innego jak stężenie jonów wodorotlenkowych. W takim razie stężenie jonów wodorotlenkowych w badanym przez nas roztworze wynosi 1,2 razy 10 do minus 5 mol na decymetr sześcienny. pOH roztworu, czyli ujemny logarytm ze stężenia jonów wodorotlenkowych, będzie wynosił ujemny logarytm z 1,2 razy 10 do minus 5, co po obliczeniu daje nam 4,92. Znamy już pOH, a z iloczynu jonowego wody wiemy, że pOH plus pH równe jest 14. pH równa się 14 odjąć 4,92. pH badanego przez nas roztworu wynosi 9,8. pH roztworu od stanu sodu o stężeniu 0,25 mol na decymetr sześcienny wynosi 9,8. Jest to sól o odczynie zasadowym. Obliczmy pH innej soli. Niech to będzie roztwór chlorku amonu o stężeniu 0,05 mol na decymetr sześcienny. Dodatkowo wiemy, że stała dysocjacja amoniaku wynosi 1,8 razy 10 do minus 5. Chlorek amonu to sól pochodząca od słabej zasady i mocnego kwasu, więc po dysocjacji soli z wodą będą reagowały kationy amonu. Napiszmy to równanie tak, aby było zgodne z teorią Bronsztedta-Lowrego. Kation amonu reaguje z cząsteczką wody, w wyniku czego powstaje amoniak i jony oksoniowe. Chcemy poznać pH tego roztworu. pH to ujemny logarytm ze stężenia kationów oksoniowych. Więc najpierw musimy poznać, jakie jest stężenie tych kationów w roztworze. Na samym początku reakcji hydrolizy mamy 0,05 mol jonów amonu. Co więcej, nie mamy w roztworze produktów hydrolizy. Zgodnie ze stechiometrią reakcji, tyle ile moli kationów amonu przereaguje w trakcie reakcji, tyle samo moli zasady amonowej i kationów oksoniowych powstanie. Po reakcji w roztworze zostaje 0,05 minus x moli kationów amonu, x mol cząsteczek zasady amonowej, a także x kationów oksoniowych. Aby poznać stężenie kationów oksoniowych, wystarczy obliczyć x. W trakcie reakcji hydrolizy dochodzi do stanu równowagi reakcji. Zapiszmy wyrażenie na stałą równowagi. K równe jest iloczyn stężenia równowagowego produktów reakcji, czyli stężenia zasady amonowej razy stężenie kationów wodoru, podzielone przez stężenie równowagowe substratów reakcji hydrolizy, czyli stężenie kationów amonowych. Tym razem mamy do czynienia ze stałą dysocjacją kwasu, którym jest jon amonowy. Ponownie potrzebujemy znać wartość stałej równowagi reakcji. W trakcie reakcji hydrolizy powstaje zasada amonowa. Kation amonu oddaje cząsteczce wody kation wodoru, w wyniku czego powstaje zasada amonowa, amoniak i kation oksoniowy.
Kation amonu jest sprzężonym kwasem z zasadą amonową, a stała dysocjacja zasady amonowej, tak jak jest to podane w treści zadania, wynosi 1,8 razy 10 do minus 5. Po przekształceniu wyrażenia na iloczyn jonowy wody otrzymujemy, że stała dysocjacji kwasu równa jest stała dysocjacji wody podzielona przez stała dysocjacji zasady. Stała dysocjacji kwasu równa jest 10 do minus 14 podzielić przez 1,8 razy 10 do minus 5. Stała dysocjacji kwasu wynosi 5,6 razy 10 do minus 10. Wyrażenie na stałą dysocjacji przyjęło postać x kwadrat podzielić przez 0,05 odjąć x. Ponownie, iloraz ze stężenia początkowego i stałej równowagi jest znacząco większy niż 400. W takim razie uproszczę to wyrażenie, zakładając, że 0,05 odjąć x równe jest 0,05. Stała dysocjacji kwasu równa się x kwadrat podzielone przez 0,05. Po przekształceniu otrzymujemy, że x równy jest pierwiastek kwadratowy 0,05 razy stała dysocjacji kwasu. X równa się pierwiastek kwadratowy 0,05 razy 5,6 razy 10 do minus 10, co w wyniku końcowym daje nam 5,29 razy 10 do minus 6. X równy jest stężeniu jonów oksoniowych. W takim razie stężenie jonów oksoniowych wynosi 5,29 razy 10 do minus 6 mol na decymetr sześcienny. pH, czyli ujemny logarytm ze stężenia jonów oksoniowych, wynosi 5,28. pH wodnego roztworu od stanu amonu o stężeniu 0,05 mol na decymetr sześciennych wynosi 5,28. Jest to sól o odczynie kwasowym. Rozwiązując zadania związane ze stałą równowagą reakcji, warto wiedzieć, że w tabelach fizykochemicznych można znaleźć stałe dysocjacje dla kwasów. Natomiast stałe dysocjacje sprzężonych z tymi kwasami zasad, o ile nie są podane w zadaniu, to należy obliczyć na podstawie iloczynu jonowego wody.